Część mieszkańców Chrząstkowa już może korzystać z wyremontowanych dróg i podjazdów do swoich domów. Bardzo dobrze, że robią ten remont i te drogi, bo one były potrzebne. Powiem tak, bywało różnie. Było błoto, była normalnie taka kurzawa, jeżeli chodzi latem, jak była susza. Także jeżeli to zostanie utwardzone, to naprawdę jest to potrzebne dla wszystkich. Przedtem mieliśmy drogę gruntową, teraz będzie na pewno lepiej. Mniej wahaczy połamanych, także wszystko w jak najlepszym porządku. Drogowcy równolegle realizują zarówno inwestycje na Chrząstkowie i na ulicy Wilczej. Zakres prac jest bardzo duży. Wybudowanie całej infrastruktury drogowej, chodnikowej, naprawę oświetlenia, także z tą częścią, której nie widać, czyli odprowadzenie wody. To jest cała infrastruktura, której nie było tam w zasadzie od nigdy. Wykonawcą robót jest Asta But. Remont zakończy się na początku lipca. Inwestycja kosztuje około 20 milionów złotych i realizowana jest w ramach porozumienia publiczno-prywatnego.